śniadanie gościom porannego dialogu przygotowuje gospoda. Stary Rynek 4. Smaki polskiej kuchni. Poranny dialog. Od poniedziałku do piątku 6 minut po 8. Tylko w RPL FM. 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu nie będący Włochem, został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. A dziś w naszym studio ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Płockiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę księdza, rok 78 to ten moment, który ja już pamiętam. Byłem wtedy małym brzdącem, ale pamiętam, że było takie wydarzenie i zrobiło się głośno. Mamy papieża Polaka. To niezwykłe wydarzenie w tamtym okresie, bo czasy trudne u nas. Jak ksiądz ocenia tamtą sytuację z perspektywy lat, końca lat 70. Mija 40 lat od tamtych wydarzeń, mnie nie było wtedy na świecie, więc trudno mi jest być świadkiem, trzeba by osób starszych zapytać, ale patrząc z perspektywy takiego pokolenia, które nazywano kiedyś pokoleniem Jana Pawła II w sposób socjologiczny, taki no, społeczny, myślę, że to było wydarzenie jedno z ważniejszych w XX wieku, a na pewno jedno z ważniejszych w historii także Polski. Karol Wojtyła, znany wówczas w Polsce, może mniej znany na świecie, ale poznany przez rekolekcje, które prowadził dla papieża Pawła VI, przez te kontakty z Watykanem, zwłaszcza przy pracy, współpracy z papieżem nad encykliką Humanae Vitae, której 50 lat w tym roku mija. On objawił się wtedy światu jako ktoś nowy, ktoś z innej rzeczywistości, z innego świata, z innego sposobu patrzenia na politykę, na życie społeczne, także na Kościół, tak jak siebie przedstawił z dalekiego kraju. Kraj daleki nie tylko w sensie geograficznym, daleki od Rzymu, ale daleki w sensie też pewnej mentalności, która się bardzo różniła od tej w Europie Zachodniej. I dzisiaj wiemy... Kraj wtedy za tą żelazną kurtyną, tak jest. Ale dzisiaj wiemy, że przez 20, blisko 7 lat swojego pontyfikatu pokazał, że można te mury, te kurtyny, te różne zasłony, które nas dzielą, przewracać, burzyć i budować jedność między ludźmi. Sytuacja wtedy dosyć trudna, jeżeli chodzi o sytuację Kościoła, bo wcześniej papieżem był Jan XXIII, potem bardzo krótko Paweł VI, kolejne konklawe, wybór papieża i właśnie papieża, który nie jest Włochem, nie pochodził z kraju, w którym znajduje się Watykan. Jak Kościół zareagował na wybór człowieka spoza tego terenu? Każdy nowy papież to nowe nadzieje, nowe wyzwania, nowe spojrzenie na Kościół. Dzisiaj to widzimy, kiedy byliśmy świadkami tych kolejnych konklawe. Ale już wtedy, w 78 roku, kardynał Wyszyński, żył jeszcze tylko 3 lata, powiedział Wojtyle, ty masz prowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. To było takie zdanie, które towarzyszyło na pewno Karolowi Wojtyle w jego posłudze papieskiej i tak się stało. Już wtedy w 78 roku Jan Paweł II zaczął projektować, w jaki sposób Kościół katolicki powinien przejść przez bramę tysiąclecia. To był bardzo ważny etap w historii Kościoła, bardzo ważny moment, naznaczony różnymi wydarzeniami. Potem się okazało historycznymi, obaleniem muru berlińskiego, zdarciem tej żelaznej kurtyny, ale także uczeniem się nowego sposobu wolności, nie tylko w Polsce, ale tu we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej i pewnym otwarciem Kościoła, realizacją tego, czym był Sobór Watykański II. To na pewno towarzyszyło tym, którzy patrzyli na tego papieża. Wierzyli, że to będzie papież pewnej odnowy, reformy, jakiej Kościół potrzebował. No właśnie, sporo się zmieniło po tym, kiedy na tronie Piotrowym zasiadł Jan Paweł II. Watykan otworzył się, papież zaczął bardzo dużo podróżować, zaczął pojawiać się w wielu krajach i to nie tylko w krajach, gdzie religią dominującą jest religia rzymskokatolicka. Ten pontyfikat w zasadzie w całości można nazwać takim pontyfikatem w drodze niemalże. Papież nazwał siebie pielgrzymem, takim proboszczem świata też wielokrotnie siebie określał, a więc człowiekiem, który czuł tę odpowiedzialność za Kościół powszechny.
od najstarszych lat mówi się o kościele w Rzymie, tym pierwszym wśród innych, że to ma być kościół, który przewodzi w miłości spośród innych kościołów. I biskup Rzymu jest nie tylko biskupem tego miasta świętego, gdzie są groby apostołów, ale tego, który czuje się takim zastępcą Chrystusa trochę na ziemi tutaj, w sensie religijnym, ale także w sensie społecznym, przywódcą religijnym. I papież tę odpowiedzialność widział, czuł, dostrzegał i ją niósł od krajów Ameryki Południowej, najdalszych, przez kraje Azji. Nie udało mu się zrealizować podróży do Rosji, co było jego wielkim pragnieniem, ale przygotowywał mentalnie te narody Europy Środkowo-Wschodniej i Dalekiego Wschodu do tej podróży. Jedną z ważniejszych była jego podróż do Ziemi Świętej, kiedy on jako stary człowiek, tak jak Mojżesz, patrzył z daleka, z góry nebo na tę ziemię obiecaną, i to było bardzo charakterystyczne, kiedy w roku 2000, a więc w roku pewnej granicy, pokazał, że on przeprowadzi ten kościół jak Mojżesz w nowe tysiąclecie, jak to zrobił, właśnie doprowadził do tego momentu, ale on nie będzie tym, który będzie tym kościołem kierował, będą następni, będą inni, i pokazywał, wy musicie to dzieło dalej nieść. Myślę, że ogromne znaczenie dla nas, dla Polaków, miały pielgrzymki papieża do naszego kraju. To duże wydarzenia, które wtedy jednoczyły Polaków, jednoczyły wszystkich tych, którzy i byli przy kościele, i niekoniecznie też, bo jednak charyzmatyczna postać Jana Pawła II przyciągała tłumy, ale również w pewien sposób wywierała presję na ówczesnych polityków. Te pielgrzymki, zależy jak je liczyć, czy 8, czy 7, czy 9, bo różne były długości, różne te wizyty, one były wydarzeniem społecznym, tak jak pan redaktor powiedział, nie tylko religijnym, i one w jakimś sensie takim były drogowskazem w poszczególnych latach, kiedy my uczyliśmy się wychodzenia z tej czerwonej niewoli, a wchodziliśmy w wolność w zupełnie innym wymiarze. Trochę można powiedzieć, że one były takim przywoływaniem do porządku Polaków, przypominaniem, jakie wartości są, czy powinny być istotne w demokracji, że demokracja bez wartości się przeobraża w jakąś złą sytuację, złą sprawę. I papież, jeszcze to, co pokazywał, to było takie jego towarzyszenie ojca, potem trochę starszego człowieka, i myślę, budowanie w narodzie takiego przekonania, że jest ktoś, kto trochę nam pomaga, myśli, patrzy z boku na nas, doradza. I myślę, że papieżowi też zależało na tym, żeby kiedy jego zabraknie, by uczyć nas takiej samodzielności też w tym postępowaniu, w tym życiu społecznym, życiu wiary. I dzisiaj zdajemy z tego egzamin. Tak, z pewnością odejście papieża było dużym przeżyciem, ale właśnie to, co jest istotne, to nie było tak, że skończył się pewien etap. W dalszym ciągu to, o czym papież mówił, jest aktualne i w dalszym ciągu powinno być tak naprawdę realizowane przecież. W czasie kanonizacji przez papieża Franciszka został nazwany papieżem rodziny, i ten wymiar tej troski o rodzinę, o małżeństwo, o ludzi, którzy zawierają ślub, on był bardzo obecny w tym pontyfikacie. I to jest taki rys charakterystyczny tego, co pozostało po papieżu. On zwoływał lata poświęcone rodzinom, zwoływał spotkania rodzin, pisał przecież 14 encyklik, w których ten temat też się ciągle przejawia, spotkania jego z małżonkami, z rodzinami. I myślę, że to jest to, co dzisiaj jest bardzo aktualne. Na początku trzeciego tysiąclecia ta troska o rodzinę, właściwe jej rozumienie, troska o wychowanie. Dzisiaj mamy różne koncepcje wychowania, różne sposoby myślenia o tym, jak kształcić nasze dzieci. Papież wybiegał bardzo w przód, pokazywał, w którym kierunku powinniśmy iść. I myślę, że powrót do tego, wszystko to jest spisane, mamy dostęp w internecie dzisiaj do wszystkich jego dzieł, bez trudu możemy je odnaleźć. Są to dzieła trudne, bo pisane językiem filozofa, językiem humanisty, erudyty wielkiego, ale takim, który miał coś do powiedzenia i z którym liczyli się także władcy tego świata, jeżeli możemy tak powiedzieć. Z pewnością papież wywierał duże wrażenie na wszystkich, z kim się spotykał, i tak też było w Płocku, kiedy w roku 1991 papież przyjechał do Płocka i właśnie stąd, z Płocka, pozdrowił całe Mazowsze. To mamy napisane na cokole pomnika, na którym papież stoi. To z kolei dla nas, dla płocczan, taki ukłon trochę w naszą stronę, w stronę i historii, i roli, jaką Płock odgrywał przecież w historii Polski. Ale to też, tak jak
mówię, spotkanie dla osób, które wtedy miały okazję uczestniczyć w mszy odprawianej na Błoniach przy stadionie. To duże wydarzenie. Duże, pewnie w historii naszej diecezji jedno z ważniejszych. No, wizyta Ojca Świętego to bez precedensu. Nie wszystkie miasta w Polsce dostąpiły takiego zaszczytu. To, co myślę stoi przed nami, to pamięć o tym wydarzeniu, upamiętnienie go, może jeszcze bardziej pokazanie tych miejsc, wydarzeń związanych z tą wizytą papieża, czy więzienia, w którym przecież był. Tak, to też nadzwyczajna wizyta przecież tak jest, za murami więzienia. Czy wizyta tutaj przy katedrze, czy okno papieskie, które mamy, tak jak w Krakowie. Tak, tak jak w Krakowie właśnie, u nas też papież z młodzieżą rozmawiał. I tak jak pan redaktor powiedział, te Błonie. Może powinniśmy te pamiątki po papieżu, po Karolu Wojtyle, bardziej zebrać w naszej diecezji, w naszym tutaj na Mazowszu Północnym i zrobić coś takiego, co byłoby świadectwem tej jego obecności, jeszcze bardziej niż do tej pory. A przecież wielu ludzi będzie miało takie pamiątki, zdjęcia, wspomnienia, jakieś inne może przedmioty, które wtedy im towarzyszyły. A kolejne rocznice są dla nas takim przynagleniem, bo powoli odchodzą ci ludzie, którzy byli bezpośrednimi świadkami tego pontyfikatu. Tak, bo to już lat 40 minęło. I o tych 40 latach rozmawiałem z księdzem doktorem Wojciechem Kućko, dyrektorem Wydziału do Spraw Rodziny Kurii Płockiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Poranny dialog. Śniadanie gościom porannego dialogu przygotowała gospoda Stary Rynek 4. Smaki polskiej kuchni.